Od razu zapraszamy na spotkanie z naszym wyjątkowym gościem. Złoty medal olimpijski zdobył Dawid Tomala na 50 km w chodzie, a naszym gościem jest czterokrotny złoty medalista olimpijski, pan Robert Korzeniowski. Witamy serdecznie. Dzień dobry, co za poranek, witam serdecznie. Właśnie. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwy. Co za poranek. Co za poranek, to jest nieprawdopodobne. Jak to w ogóle skomentować? Spełnienie marzeń, cud? No bo przecież Tomala nie chodził na 50 km, on się specjalizował na 20. Tymczasem drugi raz w swoim życiu poszedł na tym dystansie, no i od razu złoto. Nawiązał do pana pięknych tradycji. No tak to jest, że czasami sportowcy nas zaskakują i za to pewnie też tak kochamy sport. Gdyby to było przewidywalne, to by nas po prostu nudziło. I Dawid Tomala nie wziął się znikąd. On od dawna trenował chód. Nasze ścieżki gdzieś tam się spotkały bardzo dawno temu, bo w 2018 roku jeszcze, 18 lat temu, w 2003 roku, kiedy Dawid był zawodnikiem klubu UKS Maraton Korzeniowski.pl w Bieruniu i trenowała go moja koleżanka ze studiów, Katarzyna Śledziona. Ja ten klub wspomagałem, to był taki mój pomysł na takie szkółki hodowe, gdzie będzie można poszukiwać tych talentów. Tych szkół było 5 czy 6 w Polsce, no i proszę bardzo, mamy taki efekt po kilkunastu latach, to jest coś cudownego. Dawid był złotym medalistą Mistrzostw Europy Młodzieżowców. Ja mu cały czas gdzieś kibicowałem i te nasze drogi się spotykały na różnych etapach. Niedawno, kilka lat temu poprosiłem go, żeby wziął udział w takim filmie dokumentalnym, w którym ja przekazywałem moją wiedzę trenerską, pałeczkę sztafetową w tym, co robiłem, chociaż sztafet u nas w chodzie w zasadzie nie ma. I zaprosiłem Dawida, żeby uczestniczył w tym filmie, bo to była prawda. No, liczyłem na to, że to będzie ten dobry. Nie wiedziałem, czy to na tyle wielki zawodnik, że mówić o mistrzu olimpijskim, ale uznawałem, że skoro wywodzi się z tych kiedyś wspieranych przeze mnie szkółek, to spotkajmy się. No i teraz jeszcze przed paroma dniami dzwoniłem do Dawida, rozmawialiśmy, miał się świetnie i to mnie niesamowicie cieszyło. Nic się zapominało na to tego, że on będzie walczył tutaj o medal. Ja zakładałem, też nie myślę, że on sam tak zakładał, że celuje tutaj w ósemkę i być może szeroki finał, taki 12-osobowy, ale jak się chodzi 3,49 w Dudińcach i nie ma się większego doświadczenia w 50, no to trudno być tak bezczelnym, żeby zakładać, że zdobędzie się złoty medal olimpijski. On tutaj wykorzystał absolutnie na tej trasie wszystko. Swoje atuty, chociażby na 20 kilometrów, swoją kilkunastoletnią dojrzałość sportową, no i wszystkie cechy charakteru, jakie ma, czyli umiejętność koncentracji, respekt dla rywali, odwaga, to wszystko zadziałało tutaj. Ja właśnie, panie Robercie, chcę zacytować, co on powiedział po tym biegu. To jest też nieprawdopodobne. Szliśmy sobie powoli, nie czuliśmy tej prędkości. W pewnym momencie zaczęło mi się nudzić, więc przyspieszyłem. Patrzę, za mną nikogo nie ma, więc poszedłem sobie i wygrałem. Poszedłem swoje i wygrałem. To jest jakiś kosmos, sprawa nie do opisania. Potrzebuję czasu, żeby to do mnie doszło. No to też jest chyba nieprawdopodobne. Podobna taktyka, że z nudów mamy złoty medal. Nie, no to troszeczkę zapachniało Piotrem Żyłą i to jest też taka figura, to w uproszczeniu pewnym mówi, ja rozumiem, no, o co chodzi, tak. Bo tam było za wolno po prostu i on się dusił trochę z tą prędkością. Jak się chodzi wolno, to ten mechanizm, ten automatyzm ergonomiczny nie działa tak dobrze. W związku z tym on postanowił przyspieszyć, bo to jest tak, jak są szybszą jazdą na rowerze. Trochę szybciej jedziemy, łatwiej nam jest jechać niż kiedy powolutku pedałujemy i prawie że stoimy w miejscu. Ja nazywałem takie wolne chodzenie chodzeniem na takie odciski, na takie bąble pod palcami. Ja myślę, że on już czuł, że mu te bąble pod palcami u stóp się pojawiają i trzeba ruszyć mocniej. Na pewno chciał się oderwać, na pewno marzył o tym, żeby na jakimś etapie tego chodu pokazać, że może. Na pewno też nie wiedział, że zrobi to samodzielnie, ale przykłady takie jak Suzukiego na Mistrzostwach Świata w Doha, czy jak Jorę Bniza na Mistrzostwach Świata w Londynie, no pokazują, że takie przypadki się sprawdzały i zawodnicy odnosili sukcesy. W związku z tym, skoro inni mogą, to dlaczego Dawid nie mógł spróbować i
no, wykazał się tutaj, jeszcze raz podkreślam, ogromną odwagą, ale sama odwaga to byłoby za mało, gdyby nie świetne przygotowanie i krótko mówiąc też no, rozpracowanie temperatury, logistyki, polewania się, dożywiania. To wszystko było perfekt. To prawda. Aż żal, bo aż nie chce mi się w to wierzyć, że 50 kilometrów już w Paryżu ma tego dystansu nie być w chodzie. Nie wiem, dlaczego? Czym to wytłumaczyć? Będzie jest... inny dystans, będzie albo dystans 35-kilometrowy, albo jakiś dystans mieszany jeszcze z kobietami. Na pewno będzie 20. No takie są prawa mediów, takie są prawa rynku i skoro do igrzysk dostaje się deskorolka i surfing, to niektóre bardzo stare, tradycyjne dyscypliny muszą się ograniczyć, tak jak lekka atletyka i modyfikować swój program. To nie jest jakaś dramatyczna modyfikacja, po prostu. To jest jeszcze jedna modyfikacja. Hut trafił do programu olimpijskiego w 1932 roku. On potem kilka razy znikał, na przykład w Los Angeles nie było chodu na 50 kilometrów, tylko była 20 i wracał. Także taki mamy teraz etap. Jeżeli media będą potrzebowały tego, jeżeli walking, który ma być światowym ruchem aktywizującym wszystkich i prozdrowotnie, i sportowo, a ja zakładam, że tak będzie, będzie zdobywał sobie coraz większą popularność, no to pojawi się też potrzeba na rozwijanie tych dłuższych dystansów, ale chód dla promowania go nie potrzebuje same 50, potrzebuje po prostu bohaterów takich jak Dawid Tomala i to się dzisiaj wydarzyło. To tak jak za pana przykładem cała Polska zaczęła chodzić, pamiętam jak pan mówił, że to jest naturalne, że się najpierw chodzi, a potem się dopiero biega i rzeczywiście myśmy wszyscy poszli za pana przykładem, to teraz pewnie też Polska może pójść za przykładem Dawida Tomali. Może tak ja powiem tak, chodzi się, potem niektórzy biegają, inni wciąż dalej chodzą, ale potem i tak wszyscy w wieku średnim i starszym dalej już tylko chodzimy, jeżeli chcemy być dalej aktywni. W związku z tym to jest taka aktywność na całe życie i ja najstarszego zawodnika, jakiego trenowałem, miałem 101-letniego, miał się bardzo dobrze. Wspólnie z żoną rozwijamy projekt Walking Lovers i to jest zachęcanie ludzi do chodzenia rekreacyjnego, fitnessowego, ale ten projekt łączy w sobie też no, budowanie tego zaplecza młodzieżowego, dziecięcego dla chodu sportowego. W naszym klubie lekkoatletycznym RK Athletics mamy wszystkie konkurencje lekkoatletyczne, także u nas się skacze, biega, rzuca. Są też szczepnicy, tak jak dzisiaj nawiązuję do Marii Andrzejczyk, która dzisiaj właśnie chciałem o to pana spytać jeszcze tak na koniec naszego spotkania. Proszę skończyć i co ta Maria dzisiaj jeszcze może nam wyrzucić? Może też złoty medal? Ja powiem tylko, że cieszę się bardzo, że Dawid Tomala daje nam tak poważne argumenty do tego, by dalej pracować w tym kierunku i tę misję prozdrowotną, sportową dla Polaków, dla Europejczyków dalej realizować. A Maria Andrzejczyk, no cóż, no, ona ma troszkę większe obciążenie niż Dawid Tomala, no bo wszyscy na nią liczymy. Ale to jest bardzo młoda, wciąż bardzo młoda, ambitna i świetnie przygotowana dziewczyna. Pokazała w kwalifikacjach, na co ją stać. Rzut powyżej 65 metrów. Takie rzuty będą dawały tutaj medale dzisiaj. Maria ma najlepszy wynik w tym roku. To jest trzeci wynik w historii na świecie. 70-40. Wiemy, że tu jest trudny tartan, że jest kłopot z zatrzymaniem rozbiegu, z blokowaniem rzutu, ale no, ona sobie z tym poradziła, inni sobie nie radzili. Tutaj dam przykład Johannesa Wettera, który jest takim murowanym kandydatem do złotego medalu, a w ostatniej próbie się zakwalifikował w tym oszczepie. Także liczę na to, że Maria oczaruje nas, zadziwi świat już w pierwszym rzucie i wszystko będzie poukładane tak, jak to miało miejsce w przypadku no choćby Wojtka Nowickiego. Dokładnie. W konkursie rzutu młotem, gdzie prowadził, dominował i koniec. Panie Robercie, bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Ja nie życzę dobrego dnia, bo ten dobry dzień to my już mamy, prawda? Od samego tak świtu. Robert Korzeniowski, 4-krotny złoty medalista olimpijski w chodzie, był naszym gościem. Panie Robercie, jeszcze raz wszystkiego dobrego. A my tylko przypomnijmy, Dawid Tomala, złoty medalistą właśnie 50 kilometrów chód w Sapporo, a my jeszcze dzisiaj 13:50 i Maria Andrzejczyk w finale. Ale na razie to wszystko. Kolejne spotkanie w Studiu Olimpijskim za godzinkę. Do usłyszenia.